Cytat, który chciałem Państwu przeczytać, dlatego że ostatnio oczywiście obserwujemy wzrost dokładnie takich sił. Sił, które mają właśnie ciągoty, o których przed chwilą Państwu powiedziałem. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To jest cytat. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię, to bardziej chwyci. I co więcej, myślą Państwo, że jak oni już dostaną tę naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków, założą Polakom homonto i będą nimi uprawiać pole. Przecież to jest język, klasyczny język z dawnych faszystowskich czasów. I to jest dokładnie to, co PiS robił przez te ostatnie 8 lat. Budował podglebie do tego, żeby tego typu poglądy mogły być reprezentowane. Do tego, żeby próbować nas ograniczyć. Do tego, żeby próbować nam dyktować, jak mamy żyć, ale przede wszystkim do tego, żeby siać nienawiść, żeby siać hejt. I temu wszystkiemu musimy powiedzieć nie. I właśnie dlatego tak kluczowa będzie wasza decyzja. Bo wszyscy wiemy, że to młode pokolenie to właśnie rozstrzygnie tę kwestię absolutnie fundamentalną.